Dzień dobry, z nami Stefan Skupiński, Phoenix Kalisz. Witam, dzień dobry. To jest debiut jakiejkolwiek drużyny z Kalisza w naszych rozgrywkach, o ile mi wiadomo. Nasze wrażenia, jeśli chodzi o waszą grę, są bardzo pozytywne. Jak wasze wrażenia? No, powiem szczerze, że na pewno było ciężko się dzisiaj zebrać, ponieważ wczoraj mieliśmy, oczywiście gramy na dużym boisku, większość chłopaków grają na dużym boisku, wczoraj mieliśmy mecze. Wiadomo, że ciężko było, tak jak mówiłem wcześniej, się zebrać, ale przyjechaliśmy, mamy fajnych zawodników. Na razie wrażenia pozytywne, wyszliśmy z grupy, także myślę, że z ciężkiej grupy. Także no zobaczymy, co będzie dalej. Myślę, że jednej z cięższej, no i nie ukrywajmy, jesteście jednym z tych, którzy pozwoli odpalić z turnieju jednych z faworytów, czyli AXC Mobile Ochota. Chłopaki dzisiaj nie w formie, czy wy sami z siebie zaskoczyliście aż tak wysoką dyspozycją? To znaczy uważam, że z mecze z Ochotą, czy z Essa, Essa, tak? Czy z drużyną, tak, Essa, to były takie do pierwszej bramki, tak? Nikt nie chciał się otworzyć, bardziej skupialiśmy się na obronie. Drużyny przeciwne też się skupiały bardziej na obronie. Po prostu to były takie szachy do pierwszego błędu i w tych dwóch meczach akurat mieliśmy z nimi remisy. Także to były takie, to są dwie dobre drużyny. Z Mobile Ochota też miałem okazję grać w finale Soka Warsaw, chyba bodajże w Żyrardowie. I przegraliśmy wtedy 1-0 z nimi, ale no mówię, bardzo dobra drużyna, też bez Nowakowskiego dzisiaj, bez Bieniasa. Także troszeczkę osłabiona, ale uważam, że nadal dobry zespół i fajnie, że, może nie fajnie, że odpali, ale fajnie, że my wyszliśmy dalej. No widzę, że orientacja całkiem dobra, zawodnicy rywala też znani. Rozumiem, że wy przyjeżdżając tutaj też nie stawialiście sobie za cel wyjścia z grupy, a walkę o końcowy triumf. To znaczy, różnie jest na tych turniejach, wiadomo, czasami się trafi z formą, czasami nie, to też zależy, też mieliśmy kawał drogi. No, stawialiśmy sobie za cel wyjście z grupy. Zobaczymy, co będzie dalej. Nie myśleliśmy o wygraniu turnieju, czy wygraniu, nie wiem, czy przejściu, tam ćwierćfinał, półfinał. Po prostu myśleliśmy o wyjściu z grupy przede wszystkim. No i liczyć na to, co będzie dalej, na kogo trafimy, bo to też ma duże znaczenie. No to tak na koniec zapytam, to wasze pierwsze zetknięcie z Ligą Bemowską, pierwsze zetknięcie z naszymi turniejami. Możesz obiecać, że też zobaczymy się niebawem w zimowej wersji, w zimowej aurze na naszym turnieju na Memoriale Przemka Sawickiego? Tak, rozmawialiśmy z naszym, jakbym to powiedział, bossem, z takim właścicielem tej drużyny i mówił, że właśnie będziemy częściej przyjeżdżać, bo nie chcemy się, wcześniej jeździliśmy na turnieje te Soka, tak, Federation, teraz chcemy po prostu wszędzie pojeść na turnieje, gdzie się da, w Polsce. Super, bardzo dziękuję w takim razie i mam nadzieję, następna rozmowa po finale. Dziękuję bardzo, dzięki.